Beata Szydło, była premier i posłanka do Parlamentu Europejskiego, odwiedziła mieszkańców regionu radomskiego. Spotkanie było okazją do podsumowania 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Była premier mówiła też o sukcesie programów prorodzinnych, zwłaszcza w kontekście świadczenia 500+. Nawiązała do poprawy standardu życia polskich rodzin. Dużo w tym czasie dobrego w Polsce się wydarzyło. Że te obietnice, te programy, które wtedy powstawały, które na starcie kampanii wyborczej w 2015 roku stanowiły fundament programu wyborczego, a potem programu rządowego, najpierw w 2015 roku, potem w 2019, że to wszystko zmieniło Polskę na lepsze. Beata Szydło nie pominęła też kwestii zatkania luki VAT-owskiej i obniżenia wieku emerytalnego. Aby dokończyć to wszystko, co zostało rozpoczęte i rozpocząć jeszcze nowe programy, nowe projekty, które są przygotowane, będziemy o tym Państwu mówić w kampanii wyborczej, potrzebujemy jeszcze czasu i Państwa zaufania na kolejne lata. I my dzisiaj tutaj przyjechaliśmy z moimi koleżankami, kolegami parlamentarzystami, żeby o to zaufanie Państwa poprosić. Zwieńczeniem spotkania były pytania od mieszkańców. Padły słowa krytycyzmu, ale i poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości.